Pokój i dobro kochani. Dziś jest piątek, 6 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, mieszkańcy Galilei, w przeciwieństwie do mieszkańców Tyru i Sydonu, byli w bardzo dobrej sytuacji, dlatego że Pan Jezus był bardzo blisko nich. Był na wyciągnięcie ręki. Tylko problem polegał na tym, że oni nie doceniali daru obecności Pana Jezusa. Nie widzieli w nim zbawiciela świata. I surowość słów Pana Jezusa nie wynika z jakiegoś gniewu Pana Jezusa, ale z jego bólu z tego powodu, że go nie doceniają. Pan Jezus nie chce, żebyśmy go kochali i szanowali dlatego, że boimy się jakiejś kary, ale dlatego, że mamy taką potrzebę serca, że go po prostu kochamy. I czasem w naszym życiu też tak się zdarza, że nie doceniamy daru obecności drugiej osoby. Zdarza się, że dopiero po śmierci swojej matki czy ojca ktoś docenia starania i wysiłki rodziców do tego, żeby dziecko dobrze wychować. I dopiero po pewnym czasie Ktoś mówi, że rzeczywiście to, co mówiła matka, to, co mówił ojciec, rzeczywiście to miało sens. Jeden z naszych braci franciszkanów, który zajmował się duszpasterstwem więziennictwa, podczas rozmowy z jednym z więźniów zauważył, że na swoim ciele, na ręku, miał wytytułowane takie litery SZSM i spytał: Co to oznacza? On mówi: To jest bardzo długa historia. Kiedy byłem małym chłopcem, kiedy zaczynałem broić, kiedy moje zamiłowanie w kierunku świata przestępczego gdzieś tam zaczynały się rozwijać, moja matka bardzo się o mnie martwiła. Często płakała w kuchni nad moim losem. I zawsze, kiedy mówiła mi, w jaki sposób powinienem żyć, jak szanować drugiego człowieka, to zawsze kończyła takim zdaniem: Słuchaj zawsze słowa matki. Mówiła: Słuchaj zawsze słowa matki. I to jest właśnie skrót od tych słów: SZSM. Słuchaj zawsze słowa matki. Gdybym posłuchał głosu mojej matki, nie trafiłbym do więzienia, nie zrobiłbym krzywdy innym ludziom. W jednym z naszych klasztorów franciszkańskich na drzwiach przełożonego był taki napis: Szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego. I rzeczywiście, coś w tym jest. Czasem byśmy chcieli stosować to prawo, czy to zdanie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak jak czasem obserwujemy takie zwierzaczki, wiecie, pieski, czy kotki że próbują w różnych miskach myślą że tam inni pozostali mają coś lepszego i czasem my w życiu też tak nie doceniamy za bardzo tego co mamy tylko chcielibyśmy szukać tego co gdzieś tam jest poza naszym zasięgiem jest takie piękne i mądre zdanie doceniaj to co masz teraz bo jeśli nie docenisz tego co masz teraz to za jakiś czas będziesz musiał docenić to co kiedyś miałeś w naszych domach kochani w naszych kościołach pan Jezus jest na wyciągnięcie ręki Możemy przyjść, adorować Najświętszy Sakrament, możemy przyjmować w Komunii Świętej, w Eucharystii Pana Jezusa do swojego serca, możemy być bardzo blisko Niego. Czy my to doceniamy? Mamy w domu pismo święte. W każdym momencie możemy otworzyć i nakarmić się Słowem Bożym. Czy my to doceniamy? Zdarza się, że są takie miejsca na świecie, gdzie za posiadanie Biblii, czytanie Biblii grozi kara, nawet kara śmierci, a my tego nie doceniamy. Kiedy miałem kilkanaście lat, bardzo pragnąłem mieć swoje osobiste Pismo Święte, ale niestety nie było to możliwe. Pożyczałem a to od jednej osoby, a to od drugiej. I Kiedyś podczas oazy, kiedy pożyczyłem od jednego kolegi i podzieliłem się, że chciałbym mieć takie właśnie Pismo Święte, powiedział, że sprzeda mi. Wówczas pytałem za ile. Tyle, ile jesteś w stanie mi przekazać. I dałem mu wszystkie swoje pieniądze, żeby mieć to Pismo Święte. Do dzisiaj mam ten egzemplarz, Wprawdzie później korzystałem z wielu innych przykładów Pisma Świętego, ale to rzeczywiście jest bardzo wyjątkowe. Choć litery są dla mojego wzroku w tej chwili już za małe, to jednak tamto było pierwsze, takie moje ukochane. A dzisiaj Pismo Święte jest bardzo łatwo dostępne. Są w różnych formatach: małe, większe, z dużymi, małymi literami. Również aplikacje w swoich telefonach, smartfonach możemy mieć. I czytać Pismo Święte, nawet ktoś może nam czytać audiobooki. Tak. Kochani, doceniajmy dar drugiej osoby. Doceniajmy również prezenty, które otrzymujemy od kogoś. Często w tym prezencie ktoś wyraża siebie, daje nam taki jasny sygnał, jesteś dla mnie ważnym I szanuję Ciebie, kocham Cię. I na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.